Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku pobawimy się najprostszą stylizacją, ponieważ osoby, które oglądają moje filmiki, na przykład z ulic Warszawy czy z ulic Krakowa, komentują, że jesteśmy beznadziejnie ubrani. Więc być może nie mamy elementarnej wiedzy na temat, jak budować stylizację, czy jak dopasować ubranie do naszej figury. Ale jeżeli chcemy wyglądać w miarę ładnie i poprawnie i czuć się wygodnie, oczywiście nie mówię tutaj o stylizacjach, nie wiem, pióra, boa, kapelusze, okulary, perły od rana do wieczora. No jeżeli akurat to nie jest nasz styl, taki teatralny, taki przebrany, no to jak zbudować stylizację, która będzie codzienną stylizacją, poprawną i taką do noszenia? No bo wiadoma rzecz, że nie każda kobieta chce nosić sznur, pereł i to dodatku jeszcze w takich zestawach wielkich przez cały dzień i to dodatku jeszcze do kowbojek. No bo po prostu nie jesteśmy może jeszcze na to gotowe. Bo jako stylizacja jest to oczywiście bardzo fajna, poprawna stylizacja, ale nie dla każdego. Więc jeżeli większość osób raczej ubiera się w sposób taki dzienny, no to może przyjrzyjmy się stylizacji, najprostszej stylizacji krok po kroku. Jak już mówiłam wielokrotnie w swoich filmikach, o tak zwanych filmikach matematyka modowa, bazą to są spodnie, czy spódnica i ewentualnie biały podkoszulek dobrej jakości. Więc, jak już mówiłam też w swoim wcześniejszym filmiku, jak budować szafę kapsułową, to więc dzisiaj idźmy o krok dalej, idźmy tą myślą i zróbmy krok do przodu. Czyli, przypuśćmy, podkoszulek, na to sweterek, na to, przypuśćmy, żakiet, na to płaszcz, czy na to trencz. Najprostsza rzecz. Jeżeli nie wiemy, jak połączyć różne kolory czy faktury, skupmy się na, przypuśćmy, total looku. Przypuśćmy, w tym przypadku pokazuję total look kremowy. Ale jeżeli to też nie jest dla nas kolor praktyczny, ponieważ kolor biały się szybko brudzi, więc jest niepraktyczny. No to przypuśćmy, tak jak w tym przypadku, biała spódnica, przypuśćmy, karmelowy swetr, ponieważ ten swetr w tym kolorze będzie mógł pasować do znacznie większej ilości ubrań. Więc łączymy śmietankę, karmel, a jeżeli chcemy dołożyć troszkę więcej koloru, to tak jak w tym przypadku, przypuśćmy, szaliczek czy czapeczka, czy to będzie biżuteria w tym kolorze, czy to będzie apaszka w kolorze jakimś, który fajnie współgra razem z tymi dwoma kolorami, to już tylko zależy od naszej inwencji twórczej i co posiadamy w szafie. Tutaj wchodzi zasada trzech kolorów, czyli mamy kremowy, karmelowy, no i tutaj jakieś takie odcienie niebieskości. Więc mamy kolejną zasadę matematycznej mody. Zasada trzech kolorów jest zachowana. Więc jak najbardziej cały czas mamy ten look spójny. Bo tak jak mówię, być może wiele osób nie wie. Nikt mu w rodzinie nie przekazał, jak się powinno łączyć kolory, wzorki, jak się powinno nosić i jak się powinno ubierać od rana do wieczora. Wiem, że łamanie zasad jest bardzo modne. No więc dalej idźmy z tą stylizacją. Dobierzmy inne kolory do stylizowania. Jeżeli zamiast tej śmietankowej spódnicy dołożymy również białe spodnie, które są modne, bo to są spodnie z szeroką nogawką, szyte w stylu spodni palazzo. Zamiast spódnicy są założone jeansowe spodnie, a na to skórzana również śmietankowa kurteczka. I cały czas mamy tą podstawową bazę, czyli przypuśćmy śmietankowy kolor i karmelowy. A jeżeli nie chcemy aż tak bardzo dużo śmietankowego koloru, to możemy jeszcze inaczej pokombinować. Czyli wcześniejsze spodnie, śmietankowy sweterek, który wcześniej wystąpił, a na to karmelowy żakiet. Karmelowy żakiet, granatowy żakiet czy czarny żakiet, no jest to taka baza dobrze skonstruowanej szafy. Więc
Tutaj mamy wersję śmietanka z karmelem, ale wersja odwrócona, czyli karmel jest na górze. Może być również żakiet śmietankowy. Znów zaczynamy od początku. Białe spodnie jeansowe, podkoszulek i koszula w pasy. To jest taki must have tego sezonu, czyli spodnie palazzo, najlepiej jeansowe, biały podkoszulek i koszula w paski, najlepiej pionowe. Więc zaczynamy od tej bazy. W białych spodniach, białym podkoszulku można iść do szkoły na co dzień. Jest to look podstawowy, najbardziej podstawowy. Jeżeli dołożymy tą koszulę, już się robi taki bardziej styl oficjalny. Możemy nawet iść do pracy, wszędzie możemy iść, ale nie jest już to taki domowy look. Jeżeli do tej koszuli, na przykład, to jest przykładowo, bo można dołożyć niebieski sweterek, można dołożyć granatowy sweterek, można dołożyć biały sweterek, ale pobawmy się kolorem. Dokładamy sweter w kolorze, powiedzmy, miętowym, żeby się tutaj coś zadziało. Ale niebieski i miętowy są bardzo modnymi kolorami w tym sezonie. Więc znów mamy świetną modową i kolorystyczną stylizację w trendach tegorocznych. Znów wracamy do podstaw. Biały podkoszulek, koszula w pasy i białe spodnie. Co robimy? Zamieniamy sweterek. Kardigan. Kardigany są bardzo popularne od kilku sezonów i w tym sezonie również. Szary, piękny kardigan, pięknie wykonany, w dodatku jeszcze wełna plus kaszmir. Będzie nam służył przez dłuższy czas. Dokładamy do tej samej koszuli. Również to fantastycznie wygląda. Zrobił się taki troszeczkę bardziej biurowy look. Ale wciąż jesteśmy w trendach tegorocznych. Przy czym, przypominam, cały czas mamy pewną bazę, czyli spodnie, podkoszulek, koszula. Ktoś powie, ale ja źle wyglądam w spodniach palazzo. Dobra, zamieniamy spodnie na spodnie jeansowe, najprostsze nogawki, najprostszy krój, jaki może być. Biały podkoszulek i wcześniejsza wspomniana, opisywana koszula w paski pionowe. Na to granatowy żakiet, pełna stylizacja z jeansami. A jeżeli byśmy dołożyły jeszcze ten wcześniejszy miętowy sweterek, byłaby już pełna, cudowna, kolorystyczna i elegancka stylizacja. Dobra, zmieniamy koszulę, żeby nie było, że tylko w paski taka biurowa. Piękna koszula, elegancka, klasyczna, satynowa koszula, tak zwany styl kojarzący się z filmu Hermes, czyli sprzączki do jazdy konnej. Znów mamy biały podkoszulek, ale nie musi być, ponieważ jest to koszula satynowa, może być bez podkoszulki. Ale jeżeli nie chcemy tworzyć takiego super eleganckiego looku, zostajemy w tym podkoszulku, również może być. Jeansy nie wymagają aż takich wielkich zabiegów z high society, tak bym powiedziała, czyli przez to, że są mniej formalne, możemy troszeczkę koszulę satynową potraktować mniej formalnie. Więc na to mamy koszulę satynową, ale w bardzo eleganckim i fasonie, i wzorze bardzo eleganckim. Na to na przykład możemy założyć karmelowy sweterek, możemy założyć śmietankowy sweterek, możemy założyć granatowy sweterek, a nawet i szary sweterek. Idziemy o krok dalej, zakładamy w zbliżonym kolorze żakiet marynarkę, to jest taka w brązowym kolorze, w kurzą stópkę. Styl również tak zwany wsi angielskiej, tak zwany do jazdy konnej. Wszystko jest utrzymane w tym klimacie. I tutaj kolejna zasada stylizacyjna. Jeżeli tworzymy jakąś stylizację, to możemy się pobawić stylami, ale równie dobrze możemy utrzymać stylizację w jednym stylu, czyli marynistycznym, czyli francuskim, czyli włoskim, czyli biurowym, czyli nie wiem, preppy style, czy grandma style, czy tak jak w tym przypadku, tak ogólnie mówiąc, do jazdy konnej, czy wsi angielskiej. Znów zaczynamy od początku, ale troszeczkę inaczej. Zamieniamy kolejność, czyli najpierw zakładamy golf. Golfiki w tym sezonie będą bardzo popularne, a zwłaszcza te cieniutkie, ponieważ i te cieniutkie będzie można wystylizować na wiele sposobów, a także i od rana do wieczora. Na to narzuciłam białą bawełnianą biurową koszulę i już jest pełny look. Tak wystarczy.
wystarczy, ale możemy zarzucić żakiet, możemy zarzucić tręczyk, możemy zarzucić płaszczyk na siebie, narzucić, założyć, ubrać. I znów stworzyła się pełna stylizacja. Jeżeli do tego fioletowego golfiku założymy coś, co będzie korelowało z tym lawendowym czy fioletowym kolorem, szaliczek, czapeczka, rękawiczki, nie wiem, sweterek wierzchni, żakiet w kolorze fioletowym, będzie pełna, spójna stylizacja. Znów zaczynamy od początku, ale jeszcze w innej kombinacji. Spodnie w kolorze karmelowym w stylu preppy style, na to ta elegancka satynowa bluzka, oczywiście paseczek i żakiet w kolorze karmelowym. Oczywiście akcesoria, czyli torebka w podobnym kolorze i buty zamykające całą stylizację. Cały czas kręcimy się wokół tych samych elementów garderoby, czyli spodnie, czyli bluzka, żakiet, podkoszulek. Wszystkie te stylizacje mają jakiś element wspólny, ale wszystkie można między sobą wymieszać, mieszać i tworzyć niezliczoną ilość stylizacji. Mam nadzieję, że zachęciłam Panie do zabawy stylizacją, taką najprostszą. Czasem najprostsze stylizacje są najlepsze, czasem sprawdzają się na wiele sposobów, wystarczy tylko przestawić poszczególne elementy i przypuśćmy, kiedy się nie ma czasu po pracy na pełną stylizację, wystarczy zamienić białą koszulę biurową na bluzkę satynową, wymienić płaskie obuwie na szpilki i cała reszta jest w stanie uratować stylizację, która stanie się stylizacją popołudniową. Tegoroczne trendy nadal kręcą się wokół klasyki i elegancji. Więc jeżeli właśnie ten styl to jest nasz ulubiony, to mam nadzieję, że tych kilka stylizacji pomogło Paniom pobawić się, spojrzeć inaczej na swoje ubrania. Bo czasami po prostu musimy się wybić z rutyny i zobaczyć. A na koniec jeszcze dodam tylko, że zawsze każda stylizacja, aby była zakończona, musi być przypieczętowana taką kropeczką nad i, a tą kropeczką nad i to jest nasza własna osobowość, styl. I to, co jest dla nas unikatowe, niepowtarzalne, niepodrabialne, czyli, nie wiem, na przykład ulubiony, nie wiem, rodzaj biżuterii, jaką nosimy, czy kolory, które nosimy, czy jakieś dziwne przewiązania, na przykład turbany, czy apaszki, czy, nie wiem, odjechane okulary. Zawsze pamiętajmy, żeby stylizacja miała własną, niepodrabialną osobowość. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików.